Branża handlowa jest największym pracodawcą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W oparciu o ranking COFAS CE Top 500, czyli dotyczący 500 największych firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sklasyfikowanych pod względem obrotów osiągniętych w 2016 roku, na pierwsze miejsce wśród pracodawców wysunęła się branża handlowa. W przypadku Polski aż co trzecia firma z branży handlowej pochodzi właśnie z naszego kraju. Oczywiście mowa tutaj zarówno o firmach krajowych, jak chociażby sieć Lewiatan czy firma Eurocash. Natomiast są także w naszym rankingu firmy, które są zarejestrowane w Polsce, ale są spółkami zagranicznych podmiotów. Należy tutaj wymienić Jeronimo Martins, czyli właściciela sieci sklepów Biedronka, Tesco Polska, Auchan Polska, czy też grupa Metro AG. Zeszły rok okazał się dosyć korzystny dla firm z branży handlowej. Stabilnie zwiększały one swoje obroty, one wzrosły o ponad 6%, natomiast głównie zyski, one wzrastały jeszcze bardziej dynamicznie, one zwiększyły się o ponad 20%. Dobre perspektywy, jeżeli chodzi o konsumpcję prywatną, niższa stopa bezrobocia, rosnące wynagrodzenia, to wszystko sprawiło, że konsumenci byli bardziej skłonni wydawać pieniądze. Natomiast nie bez znaczenia tutaj pozostaje też fakt, że dosyć duża jest konkurencja w branży handlowej i dlatego te największe firmy w regionie były w stanie zwiększać rzeczywiście swoje obroty. Natomiast inaczej sytuacja wygląda po stronie mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Te niejednokrotnie muszą się poddać konkurencji płynącej właśnie ze strony większych podmiotów. Te małe podmioty nie mają aż tak dużej siły negocjacyjnej. Także w całej branży handlowej widzimy, że jest dosyć duża konkurencja i dosyć duże zyski raczej wykazują największe firmy handlowe. Perspektywy dla branży motoryzacyjnej pozostają korzystne. W zeszłym roku, jak również i w tym roku odnotowujemy dosyć dobrą dynamikę sprzedaży zarówno na rynkach globalnych, która to jest wspierana przez wyższą sprzedaż samochodów, nowych samochodów w krajach rozwijających się, które wychodzą ze spowolnienia lub recesji, ale także na tak ważnym dla nas rynku Unii Europejskiej odnotowujemy stabilny wzrost sprzedaży, a zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dynamika popytu, dynamika sprzedaży jest na poziomie dwucyfrowym. Natomiast dla naszego regionu, dla Europy Środkowo-Wschodniej, istotny jest popyt z Europy Zachodniej. Tam większość produkcji jest kierowana. W oparciu o ranking 500 największych firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej można wnioskować, że motoryzacja stała się siłą napędową gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach rankingu największy udział jest właśnie firm z branży motoryzacyjnej i transportowej. Aż 102 firmy wśród największej 500 znalazły się z tej branży. W zeszłym roku były one w stanie zwiększać swoje przychody. One zwiększyły się o niemalże 9%, jak również zwiększyły się zyski, które urosły o ponad 6%. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej mamy takie firmy jak Skoda czy Dacia, które są wskrzeszeniem dawnych marek, głównie dzięki napływowi kapitału zagranicznego. Natomiast mamy też lokalne firmy, które działają w branży motoryzacyjnej. Należy tutaj wymienić Polskę, która co prawda nie jest liderem produkcji samochodów. Mniejsze gospodarki, mniejsze kraje jak Czechy czy Słowacja produkują więcej samochodów niż my. Natomiast Polska jest liderem w produkcji samochodów dostawczych w regionie, jak również znacznym producentem części, komponentów i akcesoriów do samochodów. Tym samym branża motoryzacyjna jest ważną częścią gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez najbliższe lata w naszej ocenie pozostanie motorem napędowym i ważnym czynnikiem sprawiającym, że wzrost gospodarczy będzie utrzymywał się na dosyć solidnym poziomie.